można się od niej dowiedzieć. Miłe chwile dzisiaj, bo osoba, która dla wielu z nas jest wzorem, pokazuje, jak należy postępować, a przede wszystkim zaangażowała setki tysięcy osób dosłownie w Polsce w robienie dobra. I to dobro się samo nakręca. Jest dzisiaj z nami, chcemy uhonorować obecność Jurka, ale też całej fundacji, bo Jurek jest jednoosobowo człowiekiem orkiestrą, ale jest też orkiestra ludzi, którzy razem z nim czynią dobro i za to chcemy podziękować. Jesteśmy przy mostku, mostku, który prowadzi na najpiękniejszą część, do najpiękniejszej części Opola, czyli na wyspę Bolko. Obok Park Ośmiotlecia, więc fantastyczne zielone miejsce, pełne radości, pełne ludzi wypoczywających, do spędzania rodzinnego czasu. Symbolicznie chcemy przekazać taki drobny upominek, tak? O, już to mam w rękach, już to mam w rękach. W imieniu oczywiście, w imieniu mieszkańców miasta, to wspólnie razem z panem przewodniczącym, chodźmy. Tak, o. Nie jest ciężkie. Nie waży tyle, co taka puszka z pieniędzmi wypełniona, ale trochę daje. Już sama jazda tutaj londyńskim czerwonym autobusem była dla mnie ogromną przyjemnością, ponieważ rozmawialiśmy ze sobą tak, jak się rozmawia w autobusie. Tak, ja naprawdę. Myślę, że szanowni państwo, wróćmy do pięknych naszych obywatelskich rozmów, takich, gdzie się cieszymy z tego, co widzimy za oknem, gdzie cieszymy się z naszego kraju, którym no, chciałbym, żeby był szczęśliwy wszystkimi obywatelami, gdzie cieszymy się, jak to wszystko się zmienia na naszych oczach. Jadącym autobusem zaczepiliśmy naprawdę stare bardzo czasy, kiedy byłem w Opolu bardzo dawno na Festiwalu Teatrów Studenckich, jeszcze za czasów, kiedy pan Bareja robił bardzo celne filmy o tamtych czasach i jak to Opole się zmienia na naszych oczach. A zmienia się dlatego, że jest to Opole samorządowe, że jest obywatelskie, że rządzą obywatele i powinno im się absolutnie nie przeszkadzać. 11 876 tysięcy 862 zł 81 groszy, 3235 sztuk urządzeń. I wiecie, co jest najważniejsze w tym? 81 groszy. To oznacza, dziękuję bardzo, że przez ten cały czas wydajemy te pieniądze bardzo solidnie. Nie gubimy tego grosza. Nigdy nie mówimy około, nie mówimy, tych urządzeń jest ponad 3000. Podam wam dokładną liczbę tych urządzeń, a za moment kolejne urządzenia do was trafią, bo już w poniedziałek robimy ogromne zakupy, największe w naszej historii, czyli chcemy wygrać Sepsą. Miasta Opola nadano Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy odznakę za zasługi dla miasta Opola 30 grudnia 2019 roku i tę odznakę w imieniu całej społeczności samorządowej miasta Opola w obecności państwa świadków przekazuje na ręce szefa Fundacji Jurka Owsiaka. I bardzo się cieszymy, że no taki order otrzymaliśmy, bo dla nas jest rzecz niezwykła, ale co tu trochę tak bez zbędnej skromności, chętnie pędzimy w te miejsca, które nadają mi wielkie orkiestry, czy to jest mural, czy to jest most, czy to jest rondo, czy to jest ulica, bo to jesteście wy, pamiętajcie, że to imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ma wam przynosić na myśl, kiedy będziecie szli tym pięknym mostkiem, na którym przechodziliśmy nad rzeczką, nawet kaczka pływała. W związku z tym były tak przepiękne okoliczności przyrody i to jest ten moment, który wam ma przypominać, co wy robiliście, kiedy grała orkiestra. Gratuluję, bardzo dziękuję w imieniu mieszkańców miasta, którzy kochają po prostu orkiestrę, kochają ciebie. Czujemy to zawsze przy okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kiedy zbieramy pieniądze na orkiestrę. I oby tak pozostało, tak jak mówisz, do samego końca świata i o jeden dzień dłużej. Wielkie brawa! Pełna słowa, panie prezesie. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i zapraszam na festiwal.